Cześć wszystkim! Tym odcinkiem zaczynamy nowy kraj, Kambodżę. Witamy! Jesteśmy teraz w najbardziej znanym miejscu w całej Kambodży i jednym z najbardziej znanych miejsc na świecie, czyli Angkor. Za mną widać już pierwsze ruiny i nasz znajomy. Zapraszamy! Zwiedzanie rozpoczynamy od malowniczej i tajemniczej świątyni pochłanianej przez dżunglę. Jesteśmy w świątyni Ta Prohm i chyba w najbardziej znanym miejscu, czyli Tomb Raider Tree. Miejsce, gdzie był nagrywany jeden z filmów z Angeliną Jolie, dlatego to miejsce jest takie popularne, dlatego milion ludzi czeka po prostu w kolejce, żeby zrobić sobie to zdjęcie. Świątynia ta była de facto miastem zamieszkanym przez około 12 tysięcy osób. Obecnie budynki wzniesione bez użycia zaprawy są niszczone przez drzewa i ich korzenie, a mniejsze elementy dosłownie znikają, pochłaniane przez przyrodę. Nie tylko romantyczna aura otaczająca świątynię jest magnesem dla turystów. Kilkanaście lat temu zauważono, że jedna z licznych niewielkich płaskorzeźb wykonanych na murach przypomina dinozaura. Co do słuszności tej teorii trwają spory. I tam, gdzie jedni widzą wymarłego gada, inni dostrzegają po prostu bawoła lub nosorożca sumatrzańskiego na tle liści. Kończymy tą świątynię i jedziemy dalej. Zaczynamy od tych mniejszych i na końcu będą dwie najważniejsze. Angkor Thom, czyli największa, i Angkor Wat, czyli najbardziej znana. W pobliżu ruin znajdują się zbiorniki wodne nazywane barajami. Podobno to one miały bezpośredni wpływ na potęgę Imperium Khmerów. Będąc niesamowitym osiągnięciem ówczesnej inżynierii, zapewniały dostęp do wody niezależnie od pory roku oraz pozwalały nawadniać pola ryżowe, zwiększając plony. Poruszając się po szczycie świątyni w starożytnym mieście Angkor Thom, ponownie możemy zobaczyć, że ogromne budowle wzniesione zostały bez użycia zaprawy murarskiej. Na ścianie tej świątyni znajdowała się płaskorzeźba ułożona z cegieł ściany leżącego Buddy. I tu widać za mną właśnie pozostałości. Tutaj widać twarz, nos i usta, i tutaj resztę ciała. W sercu Angkor Thom znajduje się niezwykła budowla nazywana Bayon. Ta świątynia jest najbardziej znana z wież, które mają po czterech stronach twarze. Wieży jest 54, 4 twarze, 216 twarzy łącznie. Do tej pory nie udało się ustalić, do kogo należą twarze. Jedna z teorii mówi, że są to demony, inna, że jest to oblicze Buddy, któremu nadano rysy jednego z władców Angkor Thom. Bayon otaczają wysokie ściany pokryte płaskorzeźbami. Mamy tutaj przedstawioną scenę bitewną, wszystko misternie zrobione, ściana cała ma ponad 20 metrów długości i około 3 wysokości, może nawet 4. Starannie wykonane rzeźby przedstawiają sceny bitewne, ale też obrazy z życia codziennego, dzięki czemu mamy wgląd w przeszłość mieszkańców tych terenów. Gdzieniegdzie pojawia nam się taki jaśniejszy, żółty kamień. To są kamienie, które zostały tutaj zrestaurowane, bo to jest jedna wielka układanka z mniejszych kamieni, w których są wyrzeźbione fragmenty, tak jak widzimy tu granice mniej więcej takiej wielkości, i te żółte są po prostu, były na tyle zniszczone, że musiały być włożone, odnowione. Przed nami najbardziej znana świątynia, a jednocześnie symbol Kambodży, Angkor Wat. Znajdujemy się wewnątrz najbardziej znanej świątyni, chyba jest jednej z najbardziej znanych świątyń na świecie w ogóle, w Angkor Wat. Pierwsza sprawa, która na pewno robi wielkie wrażenie, to ogrom całego kompleksu, bo to wielki kompleks. A druga sprawa, które robią wrażenie, to detale na ścianach i przy wejściach. Pierwszy z bardzo ważnych detali, który przewija się tutaj przez cały kompleks, włoskie tancerki, które są wyrzeźbione w ten sposób, że każda jest inna, wszystkie są unikatowe i jest ich kilkaset w całym kompleksie. Oczywiście jak do wszystkich największych atrakcji, najciekawszych rzeczy, kolejka oczekujących, więc podejrzewamy, że około 30-40 minut czekania, żeby wejść do góry. Zobaczymy, czy będzie nam się chciało czekać. Bo oczywiście jeszcze trochę. No i tu jesteśmy. Faktycznie, po około 40 minutach udaje nam się wejść na górę, skąd rozciąga się ciekawy widok na dziedzińce świątyni. Ale ponieważ zbliża się zachód słońca, podobnie jak wielu innych odwiedzających, szybko zmierzamy przed świątynię, żeby zobaczyć niezwykłe widowisko. Przed niewielkim zbiornikiem wodnym codziennie o wschodzie i zachodzie słońca ustawiają się tłumy, żeby podziwiać zmieniające się kolory na tym największym kompleksie religijnym świata. Na tym kończymy intensywny dzień zwiedzania niezwykłych ruin. Następnego dnia udajemy się do jednej z pływających wiosek położonych nad brzegiem jeziora Tonle Sap. Trwa pora sucha, więc możemy przyjrzeć się rusztowaniom, na jakich wybudowano domy. Duża ilość gęsto ustawionych podpór zapewnia budynkom stabilność w czasie pory deszczowej, kiedy na jeziorze może dojść nawet do sztormu. Zeszliśmy na ląd i będziemy teraz przechadzać się po wiosce, a za mną widać szkołę, no i dużo dzieci. Dzwonek do szkoły. Wioska, jak widać, wszystkie budynki są na palach i to miejsce, po którym teraz idę, w porze deszczowej jest zalane. Wioska żyje głównie z połowu ryb i mieszkańcy tym się głównie trudnią. W porze suchej, tak jak teraz, część mieszkańców, nawet spora, zaczyna trudnić się po prostu turystyką i obsługą turystów i tak dalej i na tym zarabiają głównie pieniądze. Za mną widać panie i taki super pełny rowerek. I ludzie nie chodzą na żaden market, na targ, tylko targ przyjeżdża do nich w postaci tego rowerku i tej pani. Pani obierze wszystkie domy, żeby każdy mógł sobie zrobić zakupy. Ruszamy dalej w kierunku jeziora, gdzie czeka nas wycieczka po zalanym lesie. Na jakiś czas z łodzi wycieczkowej przesiadamy się na niewielkie łódki obsługiwane przez miejscowe kobiety. Podczas krótkiego rejsu po zalanym lesie podobno czekają na nas magiczne widoki. Wynajęliśmy łódeczkę i będziemy płynąć przez las namorzynowy, który teraz jest zalany w sumie mało, a w porze deszczowej jest zalany bardzo wysoko. Jest naprawdę wow. Tak myślałam, że będzie super, ale chyba to przerosło moje oczekiwania. I tak jak Mariusz powiedział, tu się dzieje magia, naprawdę. Jakiś tylko wyobrażeń, czytając jakąś super książkę, naprawdę wow. Ponownie na dużej łodzi wypływamy na rozległe wody jeziora Tonle Sap. Łódź pełna turystów zostaje szybko namierzona przez właścicielki pływających sklepików, dzięki czemu na zachód słońca nie czekamy głodni ani spragnieni. Jesteśmy na jeziorze Tonle Sap, jest to największe jezioro nie dość, że w Kambodży, to jeszcze w Azji Południowo-Wschodniej. I mamy oglądać tutaj zachód słońca, którego nie ma, natomiast jezioro jest na tyle duże, że to samo było szokiem i czymś fajnym. Akurat silnik się odpalił, ale pewnie jeszcze mnie słychać, więc kończymy. Kilka dni później docieramy do stolicy, czyli Phnom Penh. Znajdujemy się na terenie Pałacu Królewskiego, to znaczy kontynuujemy zwiedzanie Phnom Penh, w którym Pałac Królewski i Srebrna Pagoda to dwie największe atrakcje. Wynajęliśmy przewodnika, w związku z czym mamy nadzieję na wiele ciekawostek, którymi Was uraczymy. Zwiedzanie rozpoczynamy na obszernym pałacowym dziedzińcu wśród ładnie utrzymanej zieleni. Za mną znajduje się drzewo Buddy, które jest w pewien sposób magiczne, ponieważ codziennie rano wyrastają nowe kwiaty i one wieczorem wszystkie opadają. I tak codziennie przez całe życie drzewa. Teraz idziemy zobaczyć Srebrną Pagodę. Nazwa pochodzi od tego, że cała podłoga jest pokryta srebrnymi kafelkami, których jest 5000. W Srebrnej Pagodzie znajduje się najważniejszy w kraju posąg Buddy wykonany z 90 kg złota. Niestety nagrywanie wewnątrz jest surowo zabronione, a zakaz rygorystycznie przestrzegany. Za mną widzicie ogromne malowidło. Cały ten fresk rozciąga się dookoła pagody i ma 600 metrów długości. Na chwilę obecną trwają renowacje tego malowidła, ponieważ zostało zniszczone, gdy trwał terror Czerwonych Khmerów. I właśnie widać za mną, że niektóre części są jeszcze niedokończone. Ale co jest ciekawe, król nagrał wideo, w którym prosił o to, aby któryś z krajów pomógł im odnowić te malowidła. I to właśnie polscy artyści zgłosili się do tej pracy i już 200 metrów całego fresku zostało odnowione. Jak widzicie, renowacje trwają wokół całego pałacu, a my już skończyliśmy zwiedzać pałac i Srebrną Pagodę i kończymy na tym nasz odcinek. Dzięki śliczne za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dawajcie łapkę w górę. Dzięki!